Polkowicach mieliśmy niezwykłą okazję gościć Jana Kantego Pawluśkiewicza, wszechstronnego artystę, znakomitego kompozytora, honorowego obywatela Polkowic oraz autora naszego hejnału. Pobyt artysty związany był z wernisażem wystawy obrazów, który to jednocześnie zainaugurował działalność galerii Rynek 26. Na godzinę 12 została zwołana konferencja prasowa, na której burmistrz Wiesław Wabik oraz dyrektor Polkowickiego Centrum Animacji Andrzej Wierdak zaprezentowali zgromadzonym dziennikarzom nową galerię w Polkowickim Rynku i serdecznie przywitali artystę. Bardzo mi miło po raz kolejny przywitać pana Jana Kantego Pawluśkiewicza w Polkowicach. Chciałbym w tym miejscu podziękować panie Janie, że udostępnił pan swoją piękną kolekcję obrazów, które będzie można tutaj właśnie w Polkowickiej Galerii Rynek 26 oglądać. Mam nadzieję, że to miejsce będzie przyjemne nie tylko dla Polkowicza, ale również dla gości, którzy będą odwiedzać Polkowice. Ja sam zamierzam tutaj od czasu do czasu z moimi gośćmi zajrzeć, wypić kawę i kolektować się tym, co będziemy oglądać. Dziękuję bardzo. Po konferencji zaprosiliśmy Jana Kantego Pawluśkiewicza na krótki spacer wokół rynku. Ja już tu jestem od wczesnych 2000 lat. Ja tu już przyjeżdżam 8-9 lat. I ten hejnał, który skomponowałem, jest wynikiem takiej serdecznej życzliwości. Zawsze tu jest dobre miejsce. Tu są dobre, życzliwe człowiekowi fluidy. Muzyka zawsze mnie fascynowała. Ona jest we mnie od dziecka, a malarstwo jest moim zawodem, który rozpoczętym przez architekturę. Natomiast dużo pracuję, ale staram się też nie robić z tego jakiejś szalonej gonitwy, ponieważ te rzeczy, które robię, wymagają takiej drobiazgowej. Mam skłonność do tego, żeby ogarnąć to jako formę dużą, ale mam też skłonność, żeby we wszystkich szczegółach zrobić perfekcyjnie, bo wtedy mogę pokazać, o, takie coś, to tak wygląda. Lepiej nie potrafię. Staram się, żeby wszystko było do końca jednak zrobione. No. Ale jak zrobione, to natychmiast szukam czegoś. No. Kiedy komponuję, wie pani, a jak już chodzi o to, jaka to jest technologia, staram się, żeby nawet najpóźniej, kiedy już jest, że w zasadzie powinienem zakończyć, staram się przynajmniej 2-3 nuty rozpocząć, które dają mi rodzaj napięcia i wtedy odcinam się, wychodzę. Bo wiem, że jak wrócę, to napięcie momentalnie się pojawi i można już coś dodawać. Nigdy nie kończę przy komponowaniu, kończyć frazę, papieroska zapalić i idę. Nie. Staram się, żeby coś zacząć, jeszcze trochę, odciąć. I na drugi dzień już mam od czego się odbijać, więc to mi pomaga, żeby stale wchodzić w nowe rzeczy i nie mościć się. To mnie irytuje, jak się tak umości, siądzie, iż mu tak wygodnie, plecy wyprostowane czy zgięte. Taki stan, nie mówię, że w depresję mnie wpędza, nie, ale... Natomiast to mnie nudzi bardzo, to nie do przyjęcia jest. Mój świat malarski, który na własny użytek robię, ale też pokazuję, to jest świat, który chciałbym, żeby to była fantazja, żeby to, co przeczytałem, które nie jest wyartykułowane słowem, ale taka radość nie z odzyskanego śmietnika, ale taka radość, która jest wynikiem stanu na granicy euforii, że chcemy, że możemy. Być może dlatego, że 20 lat dopiero żyję w sytuacji jakiegoś entuzjazmu, ograniczonego oczywiście, gdzie poprzednie moje studia architektoniczne gwarantowały mi, że nic ciekawego nie zrobię. Ja miałem na to gwarancję, ponieważ było tyle absurdalnych przepisów, że swoboda twórcza była ograniczona, że nie mogłem swoich koncertów dużych, nie mógłbym zagrać. A więc taki rodzaj entuzjazmu z odzyskanego nowego świata.
Punktualnie o godzinie 19 w Galerii Rynek 26 rozpoczął się uroczysty wernisaż prac Jana Kantego Pawłuszkiewicza, na który przybyli zaproszeni goście z całego regionu. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przybycie na dzisiejszy wieczór. Jest mi niezmiernie miło z wielu powodów. Państwo jesteście tym jednym z ważniejszych. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że dzisiaj ważniejszy jest pan Jan Kanty Pawłuszkiewicz, który przybywa do nas z Krakowa, ażeby wystawą swoich obrazów tworzonych w żelu, czy tworzonych żelem, uroczyście zainaugurować działalność tejże Galerio Kawiarenki. Już od dziś będziemy Państwa tutaj raczyć pyszną kawą, podawać znakomite prace plastyczne i to nie tylko obrazy, będą to również płaskorzeźby i rzeźby, mam nadzieję. Będą to również prace naszych lokalnych twórców polkowickich. Pan Jan oglądał dzisiaj te prace w pięknym wydawnictwie i był pod wrażeniem. Panie Janie, uprzejmie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. Na zakończenie części oficjalnej krakowski artysta odczytał dwa eseje Bronisława Maja. Kilka uwag o sztuce i kilka uwag o tak zwanej sztuce, ku wielkiemu rozbawieniu licznie zgromadzonej publiczności. Uroczyste otwarcie galerii zainicjował toast dyrektora Polkowickiego Centrum Animacji Andrzeja Wierdaka i Jana Kantego Pawłuszkiewicza, po którym wszyscy przybyli do galerii mogli podziwiać obrazy krakowskiego artysty. Eksponowane w Polkowickiej Galerii prace pochodzą z cykli Sensy byty Mary oraz Eteryczny realizm, w którym artysta zbliża się do form figuratywnych, prezentując oryginalne kompozycje architektoniczne, pełne zaskakujących rozwiązań. Jan Kanty Pawłuszkiewicz tworzy swoje dzieła w specyficzny sposób. Artysta określa tę technikę mianem żel artu. Co dzisiaj zobaczyliśmy tutaj, to jest kolejny cud, ósmy cud świata chyba, który zawdzięczamy naszemu dyrektorowi i wszystkim pracownikom PCA. Wnętrze oszałamia, a człowiek wybrany na to otwarcie, czyli Jan Kanty Pawłuszkiewicz, polkowiczanin, jakby nie było od kilku lat, to jest strzał w dziesiątkę. Podziwiamy jego obrazy, zafascynowani tym, co może wymyśleć człowiek renesansu, jak go nazwał pan dyrektor. No i myślę, że to miejsce będzie taką oazą spokoju, wyciszenia się i przeżywania sztuki. Gratuluję pomysłu dyrektorowi, gratuluję pomysłu i wykonania wszystkim pracownikom PCA, a wszystkich mieszkańców Polkowic, zafascynowanych sztuką, pięknem. Zapraszam. Rynek 26, Galeria Sztuki. Powiem szczerze, że z malarstwem spotykam się po raz pierwszy, bohatera dzisiejszego dnia, natomiast wcześniej z muzyką się spotkałam, śpiewając w chórze Politechniki Wrocławskiej. Miałam szczęście i właściwie zaszczyt wykonywania Nieszporów Ludźmierskich, które są, myślę, że jednym z najbardziej popularnych utworów tego kompozytora. Obrazy są bardzo oryginalne, nietypowe, niezwykle kolorowe, bajeczne, bardzo ładne. Właściwie odbierałam takie wrażenia wzrokowe. Widzę w tym malarstwo, kolory, właściwie grę barw, kolorów. Ta muzyka, która w tle nam tutaj towarzyszyła w galerii, zespołu ANAWA, myślę, że tak doskonale uzupełniała i nadawała charakter temu miejscu i temu wydarzeniu. I to być może właśnie tak uzupełniało tą stronę muzyczną, tą wystawę. Wystawę obrazów będzie można podziwiać do 16 października w Galerii Rynek 26, która staje się nowym miejscem na kulturalnej mapie Polkowic.